Witam na kolejnym moim filmie na YouTubie. Zapraszam do oglądania. Film to będzie dotyczyć sposobu obliczenia dźwigni całkowitej w ramach finansów lub innego przedmiotu, który generalnie związany jest z finansami. Jeżeli mamy polecenie o następującej treści, korzystając z poniższych danych, oblicz stopień dźwigni łącznej i zinterpretuj wynik końcowy. Jeżeli teraz zaczniemy od tego, że mamy wyniki z 2000, na przykład 11 i 12, dotyczące poziomu sprzedaży, zysku operacyjnego i zysku netto, w tym momencie możemy policzyć zarówno procentową zmianę zysku netto, jak i procentowy przyrost sprzedaży netto. Dlaczego? Bo jeżeli mamy policzyć stopień dźwigni łącznej, czyli DTL w innym oznaczeniu, to my mamy dane dotyczące jednego okresu, jak i drugiego, czyli nastąpiła jakaś zmiana w poziomie w jakimś okresie czasu. Od do mamy jeden rok i mamy drugi rok. W tym momencie oznacza to tyle, że musimy policzyć stopień dźwigni łącznej w tak zwanym ujęciu dynamicznym, czyli w ujęciu zmian, jakie mogły nastąpić między 2011 a 2012. W tym momencie widzimy, że sprzedaż wynosiła 200 tysięcy, potem 240. My musimy policzyć, jaka była ta zmiana sprzedaży w tym momencie w ujęciu procentowym. Pytanie dlaczego? Zaraz pokazuję, bo wzór na dźwignię całkowitą w ujęciu dynamicznym, czyli z ujęciem tego, że mamy wyniki sprzed i po zmianie w jakimś okresie czasu, to procentowa zmiana zysku netto przez procentową zmianę sprzedaży. Jeżeli mamy obliczyć w tym momencie, cofnijmy się, nasz zysk operacyjny, dobra, to ja tutaj w tym momencie cofnę, zysk operacyjny netto, to zawsze liczymy to w ten sposób, że to jest ten EBT, który był w tym momencie po zmianie, czyli EBT2, tutaj pokażę, to jest jakby wynik końcowy minus początkowy przez to, co było na początku. Jakakolwiek zmiana procentowa zawsze będzie w ten sam sposób liczona. Wartość końcowa, czyli po zmianie, czyli 2012 minus to, co było w roku wcześniejszym przez wartość z roku wcześniejszego. Gdy podstawimy 28 tysięcy minus 20 tysięcy, mamy wzrost o 8 tysięcy, ale w porównaniu jeszcze raz do tego, co było w roku wcześniejszym, to jest 0,4 w ułamku dziesiętnym. Jeżeli też do obliczenia dźwigni całkowitej potrzebuje procentową zmianę sprzedaży, to od tutaj sprzedaży z roku kolejnego odejmuje sprzedaż z roku wcześniejszego minus tutaj różnica i jeszcze raz podzielone przez to, co było w roku wcześniejszym. A więc u nas konkretnie będzie to sprzedaż z 2012 minus sprzedaż z roku 2011 i jeszcze raz przez wartość sprzedaży z roku 2011, a więc to będzie 0,2. W tym momencie, jeżeli mamy to już podstawione, czyli mamy te dwie rzeczy, które są nam potrzebne do wzoru, my możemy w tym momencie tutaj podstawić do głównego wzoru na dźwignię całkowitą, gdzie w ujęciu dynamicznym mamy zmianę EBIT-u, EBT, przepraszam, netto, przez procentową zmianę sprzedaży. Więc w tym momencie, jeżeli jeden wynik podzielimy przez drugi, oczywiście trzymając się kolejności po podstawieniu do wzoru, wynik mamy 2. I jak interpretujemy wynik tej dźwigni całkowitej? No zawsze w ten sam sposób. Jak wzrost sprzedaży o 1%, tak zaczynamy, powoduje wzrost zysku netto o 2%. Zawsze w przypadku dźwigni łącznej, nieważne, tej całkowitej, czy my liczymy w tym momencie na podstawie ujęcia, tak jak tu, dynamicznego, jakichś zmian procentowych, czy ujęcia takiego statycznego, gdzie mamy tylko jakieś proste wzory z jednego okresu, wyniki sprzedaży, to w tym momencie zawsze interpretujemy tak, że wzrost sprzedaży o 1% jak powoduje zmianę zysku netto, o ile, zawsze o ten wynik, jaki nam wyszedł w jednostce
100%. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam do dalszej nauki, subskrybujcie mój kanał, oglądajcie pozostałe filmy, a gdy macie potrzebę skontaktowania się w sprawie zadań, jak najbardziej możecie pisać na zadania@projekty.wp.pl. Możecie też wejść na adres strony internetowej i zgłosić zapotrzebowanie na rozwiązanie swoich zadań. Pozdrawiam.